Hej wszystkim, z tej strony Pakul i zapraszam na 36. odcinek z FTL-a. Okej, do wyboru mamy sektor cywilny bądź terytorium Engi. Lecimy statkiem Modliszkę na poziomie łatwym, więc wybieram terytorium Engi. Okej. Zbadajmy najpierw górną część sektora. Co tu się stało? Coś, co początkowo wydawało się wrakiem statku, okazało się dwiema szczepionymi po zderzeniu jednostkami. Między ich załogami trwa gorączkowa wymiana zdań i trudno stwierdzić, co się stało. Statki chyba należą do Engi. Wydaje się, że po zderzeniu nie mogą się rozdzielić. Engi w załodze. Poproś Engi z twojej załogi, aby wywołał obce statki i ocenił uszkodzenia. Engi odmawia, po czym wyjaśnia ci łamaną mieszanką przymiotników i rzeczowników, wspomagając się projekcjami holograficznymi, że statki w wolnym tłumaczeniu osiągają zjednoczenie. Z jakiegoś powodu złączenie tych dwóch statków ma dla twojego załoganta intymną symbolikę. O nie! Pozostanawiasz zostawić oba statki Engi w spokoju, cokolwiek tam się dzieje, porozumiewawszy się z Engi ze swojej załogi, zbierasz trochę zmumu noszącego się w pobliżu statków, choć czujesz się trochę niezręcznie. Engi, tak? To taka rasa kosmiczna. Dobra, wzmocnijmy może, baterii się nie opłaca, to chciałem wzmocnić na pewno. O właśnie. 40% do uniku, dokładnie tak. No dobrze, przelećmy dalej. 26 napędów mamy, bardzo mnie to cieszy. I mamy tutaj 4 Engi. To też również bardzo mnie cieszy. Teleportujcie się, chłopaki. Wiecie, co macie zrobić na statku. Ja załaduję wulkan, tu spróbuję się delikatnie przez tarczę przebić. Na przykład, o nie, mają replikator, jak mi nie miło. W takim razie może spróbuję ja im zniszczyć w takim razie. O nie, oni mogą do mnie strzelać tak, jak mi się to bardzo nie podoba. Dobra, osiągnę maksymalne rozpędzenie działka. Okej, zniszczony replikator. Nie mają już jak się naprawić. Koniec walki. Walka zakończona sukcesem. Statek prawie nieuszkodzony. Dobra, Shank, cofnij się tu. Teraz Gila z wujem pójdą. Więc wydaje mi się, że to jest ok. Dobra, SOS. Zobaczmy, czy to może nie jest pułapka. Oczywiście, że była to przynęta. Wpędzili nas w pułapkę. No dobrze, no to skoro nas wpędzili w pułapkę, to teraz ja im pokażę naszą pułapkę. Niech tylko strzelą. Dokładnie tak. O nie, zniknęliśmy. Ani, przypominam, nie mają ani leczenia, ani replikatora, więc... No, generalnie jest trochę po nich. Aha, to był Zoltan i Engi. No trudno. Okej, udało się ich pokonać bez większego wysiłku. Wracamy. Wuj sobie teraz odpocznie, pójdzie Shang do walki. Lecimy dalej. Wybrałem Engi sektor, ponieważ Engi przed abordażami są według mnie... O, tutaj mają rakietę. Nie chcę z nimi walczyć, bo znowu oberwę. Z masku, a... Jak nie chcę z nimi walczyć, to muszę walczyć. Jakbym nie chciał z nimi walczyć, to bym pewnie nie musiał walczyć. Ale dlaczego? Wybrałem sektor Engi, dlatego że Engi są słabi w walce wręcz, a skoro to ich sektor, to zakładam, że będzie ich tutaj dużo, dużo, dużo więcej. Więc jakoś mi to problemu nie robi. No ale cóż, no modliszki polują na Engi siłą rzeczy, więc niby gram statkiem modliszek, no to trochę można by powiedzieć, że tak może nie tyle pod klimat, co... O nie, oberwałem, dobra, zaatakuję im w takim razie. O, udało mi się uniknąć tej dużej, złej, przybrzydłej rakiety. No co jest z nimi? O nie, nie to chciałem im zniszczyć.
O, za dobrze by było. Dobra, Seki, idź tu pomóc od razu. Okej, okay, teraz jest okej. Okay. Teraz mogę spróbować zniszczyć mostek. A może jednak mimo wszystko powinienem zacząć od tarcz, bo mnie zaczyna już to powoli irytować. Na mnie teraz jest jedna. Teraz nie ma tarcz, a teraz mi zniszczę mostek. No. I po nich. Przeszukajmy stację. Wybrałem sektor Engi, bo jest to sektor cywilny, przyjazny i no może uda się złapać Engi, może jakiś fajny event się uda zrobić. Poza tym mamy w załodze raz, dwa Engi. Jeden odleciał swoim superstatkiem. Tutaj nie muszę natomiast aż się tak bardzo rozpędzać i niszczyć, ponieważ mam. O nie, oni mają drony i mają leczenie. Niepokoi mnie to trochę. Jeszcze bezczelnie mi wyłączą tlen. O nie, włączyli mi tlen. Jak oni śmieli wyłączyć mi tlen? Okej, okay, udało mi się pokonać jednego z ich wojowników, dlatego teraz wrócę, dopóki nie odzyskam tlenu. Dobra, załączę może jednak ten tlen. Działkiem Gatlinga może zniszczę im tarczę mimo wszystko, bo mnie zaczyna ta tarcza irytować. Okej, okay, teraz może poprawię im ich dronom. O właśnie, jak już poprawiłem ich dronom, to teraz proponują mi ugodę. Nie będę się z nimi ugadywał. No i działko Gatlinga robi resztę, tak? No dobrze. Widzę, że sytuacja nie wygląda tu dobrze. Chodźcie tu wszyscy NG. Wszyscy może chodźcie. NG. Albo wiecie co zrobimy z Shagnem? Zrobimy Shagn odrodzenie. A wy to spróbujcie jak najszybciej naprawić. Wracajcie na pozycję. Dokładnie tak. Zrobiliśmy Shagn odrodzenie. Teraz Shagn jest w pełni zdrowia. Więc pójdzie Shagn z Jidą teraz. I co? I my lecimy dalej. Sklepów nie ma. O, cel przybysza wzbogacenia się motywem i przetrwanie. Nie, przyjmuję wasze warunki kapitulacji. Zawsze to coś dostanę. Niewiele, bo niewiele, ale zawsze jest lepiej coś dostać niż nie dostać. Okej. Okay. Kolektor złomu. Przydałoby się w sumie. Na przykład to plus wulkan. Wezmę. I wezmę kolektor złomu. Wezmę też pełną naprawę. Nie mam tu żadnych systemów z tego co widzę. To mogę sobie sprzedać w takim razie. To sobie wrzucę tu. To sobie wrzucę tu. To na razie nic z tym nie będę robił, ale teraz co będę chciał wzmocnić, to będę chciał wzmocnić to. Braknie mi, ale tragedii nie ma. Włączę najpierw jedno maskowanie na przykład, czy coś. I będę w stanie, no coś porwało. SOS. Ryzykowne, ale będę musiał wracać tutaj. Nie chcę tego SOS. Nie każą mi znowu coś robić, chociaż może nie wiem, ominąłem coś super. Po dotarciu na miejsce otrzymujesz wiadomość od pobliskiej jednostki cywilnej Engi. Na twoim ekranie pojawia się jej kapitan. Dziwny robak. Pomożesz w odrobaczeniu? No dobra, z czym macie chłopaki kłopot? Znaleźliśmy źle działającą modliszkę. Uważa, że jest człowiekiem. Przyjmie dane tylko od człowieka. Ryzyko bardzo wysokie. Pomóż. Modliszka w załodze, człowiek w załodze. Dobra, wyślijmy człowieka.
Modliszka. Aha, to Roberta Smith wyjaśnia, że pochodzi z pobliskiej kolonii i gorąco prosi o odstawienie do domu. No dobra, odstawimy. Nie mamy miejsca za odzysk. Spytaj, czy mogą rzucić okiem na silniki nasze. No i bardzo dobrze, silnik ulepszono o jeden. Ciekawe, co by się stało, jakbym wysłał modliszkę. Muszę kiedyś to przetestować. Pewnie by podjęła jakąś walkę albo coś. Okej, okay. I mamy tutaj statek Zoltan. Nie mogę się teleportować przez niego. Ale widzę, że ktoś mi tu próbuje zniszczyć... Ktoś mi tu na siłę próbuje zniszczyć broń. Ukryję się na chwilkę. A teraz się oteleportuję na przykład tutaj, żeby zniszczyć ten system. Taki wracaj do drzwi. I sobie, o nie, mam lepszy pomysł, spróbuję im wysadzić przejmowanie władzy. O, okej, okay. Udało mi się zniszczyć im przejmowanie władzy, nie chcę ich teraz wysadzić. Okej, okay. Udało się zniszczyć shielda, jakbym teraz wulkana na chwilę zaprzestał. Idźcie chłopaki tutaj zniszczyć shielda. Przebili nas, o nie. Ale jakim cudem? O! Taki. No i kurczę, niestety kolejny... Kolejny fighter. Kolejny fighter. Umie strzelać, to zrobimy taki motyw. No niestety. Tak to już bywa. Dobra panowie, teleportujcie się stąd, za czym ten statek ulegnie całkowitemu zniszczeniu. My się schowamy jeszcze, żeby było ciekawiej na chwilę. Tlenu nam trochę brakuje, ale już tlen wrócił. No dobrze, zapiszmy ustawienia drużyny teraz takiej i spróbujmy podróżować dalej. Tutaj już nie zdążymy, ale tutaj jeszcze sobie odwiedzimy jedną, może dwie góra planety. Sprzedaj moduły drona. Sprzedam. 12, nie używam dronów. To jest takie trochę... No nie wiem, czy do końca rozsądna, ale i tak jak dronów nie używam. Jak będę potrzebował, to po prostu dokupię w najbliższym czasie. Okej, okay. Otrzymałeś wiadomość z Wielkiego. Jego kapitan potrzebuje zapasów i proponuje ci ulepszenie reaktora. Pewnie, 2-2-2 jak najbardziej stać mnie. Dziękuję za ulepszenie, mam więcej do uników. Lecimy do następnego sektora, którym jest terytorium głazów. Dobrze, mamy Dzidę i Wuja. Będziemy mogli pertraktować z nimi, jeżeli będzie oczywiście taka potrzeba. O, widzę, że mamy fajny rozstaw planet taki wokoło, bo mi się przynajmniej wydaje, że mamy fajny rozstaw planet. Okej, okay, no i tutaj widzimy, że mają już leczenie. Dobrze. Bardzo dobrze. Mają działa, raczej nas nie przebiją tymi działami. Mają jeden tutaj, widzę, laser. No, musimy, czy chcemy, czy nie chcemy, musimy rozpędzić nasz wulkan. Minus jest taki, że tutaj w tej jednostce mają aż 4 miejsca, a jak tylko teleportuje dwóch ludzi, to będzie im bardzo ciężko się po prostu tam ponaprawiać, znaczy ponaprawiać, mówię, zmierzyć z nimi. Żeby ta walka wyglądała. Widzę, że jak na razie trochę nie trafiam. Ale to nic. Kiedyś zacznę. Dobra, oni sobie tutaj teraz walczą. Ja natomiast ich tutaj teleportuję. Trochę ich w takim razie, że tak powiem,
odwiodę od naprawiania systemów. Zniszczyłem na przykład jeszcze drzwi. Nie, to wyłączę i wulkana wyłączę na chwilkę. I zdążę chłopaków z powrotem teleportować na szczęście. Może sobie jeszcze wyeliminują kolejnych wrogów. No nie naprawiam już niestety leczenia, a chłopaki nauczą się przynajmniej lepiej walczyć. Mam nadzieję. Nawiążmy łączność ze statkiem cywilnym, dostajmy bonusy. I chłopaki wracają. No, szag ledwo co. Wielki kosmiczny fighter. Dobra, teraz wchodzi wuju i ci da polecą. Okej. To muszę wyłączyć, regenerację załączyć. 224 to jest sporo. I tu mamy sklep. Wiecie co? Chcę odwiedzić dwa sklepy. Zobaczymy, co mnie tutaj ciekawego czeka. No i dobra. I teraz jest generalnie sytuacja, gdzie mogę wybrać pomiędzy kontrolą umysłu, hakowaniem a systemem dronów. I powiem wprost, wszystkie są ok. Naprawdę, wszystkie są ok. Ale przy wulkanie hakowanie mi nie będzie potrzebne. Kontrola umysłu też nie, a statek trzeba jakoś naprawiać, więc kupię ten system. Tak, to będzie ostatni system. Kupię do tego drona naprawczego. Tego wydaje mi się będę mógł sprzedać, bo dwóch nie będę takich potrzebował. I teraz mógłbym kupić to plus działko Gatlinga, ale chyba nie chcę. Wydaje mi się, że ciekawszym rozwiązaniem są po prostu te bronie, które mam teraz ze sobą, więc nie będę się jakoś rzucał na laser automatyczny typ trzeci. Tu nic nie potrzebuję. Kupiłem dronę, a kupiłem system dronów, a sprzedałem wcześniej, to trochę głupę zrobiłem. 8 teraz kosztuje. Nie ma sensu dokupować. Myślę, że znajdę. Po prostu będę naprawczym dronem. Nie będę jakoś na dronach bardzo mocno polegał. No ale jeżeli będzie taki wymóg czy coś, no to tym naprawczym będę mógł naprawić kadłub. W zależności od tego, ile będę miał tutaj tych dronów. No nie, teraz już nie sprzedaję. Wcześniej sprzedawałem, teraz nie sprzedaję. Nie ma sensu już sprzedawać. Okej. Mamy statek głazów i mają leczenie. Dobra, uszkodźmy im trochę to leczenie w takim razie. Skierujmy tam nasze działa. Mamy pierwsze pudło. Okej, udało się zniszczyć ich leczenie. Dlatego teraz moglibyśmy zrobić taki myk, trochę od tego odłączyć, do tego dodać, teleportować chłopaków od razu tu, to załączyć i wzmocnić sobie trochę. Dobra, może nie do leczenia teraz, tylko teraz rzeczywiście zaatakujemy im shielda. Myślę, że Wujo i Dzida walczą o wiele, wiele lepiej. Okej, teraz nie wiem, czy oni, czy my. Nie, teraz to może... O nie, teraz to oni zniszczyli nam system dronów. Więc może teraz tu im poślijmy psikusa w takim razie. A teraz się ukryjmy. Wyłączmy na chwilę Gatlinga, żeby było pudło. Dokładnie tak. Załączmy z powrotem Gatlinga. I... Czy Wujo zdąży? Niestety Wujo nie zdążył i Dzida. No ale cóż. Opaki zaraz wrócą w pełni sił. Wrócą w pełni sił właśnie tutaj. Uzdrowieni. Gotowi dalej do kolejnych starć.
No dobrze. Tutaj naprawię sobie szybko drony. Dobra. Zapiszę ustawienia. Czy upgrade jakiś potrzebuję? No jedyne, w sumie baterię mógłbym od razu zrobić, tylko że na razie nie mam nawet co zasilać. To będę chciał zrobić, ale to zaraz, bo tu jeszcze chyba sklep miałem po drodze. No dobrze, to się najwyżej trochę, albo nie ma co się wracać, już i tak nie ma za bardzo co kupować w sklepach. Pika, broń dywersyjna, broń ogłuszająca, to jest szybsza. Tak, dywersyjną mam ogłuszająca, co daje? Ogłuszenie 15 sekund. Nie bardzo mi się w to chce wierzyć, chociaż nie. O właśnie, tu jest coś ciekawego. To mi już nie będzie potrzebne. Ale tu jest coś super dla naszego wulkana. Po prostu coś niesamowitego dla szybkich broni. Kolektor złomu potrzebuje. No, może niech zostanie. W momencie, kiedy działko wulkan będzie załadowane, a ja się ukryję i będę dalej z niego strzelał, to nie będzie żadnego problemu, ponieważ dalej będę niewidoczny na tyle, na ile włączyłem broń. Okej, sygnał SOS pochodzi z cywilnego statku. Ulepszona broń. Odda salwę ostrzegawczą z najpotężniejszej broni. No i się przestraszyli. Najwyraźniej piraci chcą uniknąć walki z przeciwnikiem, który ma się bronić. Pośpiesznie uciekając z nadprzestrzeni, możesz nawiązać łączność ze statkiem cywilnym. No i bardzo dobrze. Zostaliśmy za to sowicie wynagrodzeni. A, polecę sobie tak po obwodzie. Czemu nie? W końcu można. Co my tu mamy? A, najwyżej potem jeszcze zahaczę o tą planetę na dole. Okej, okay, zapłać najemnikom za zwiad sektora. Nie chcę, ale mogę zapłacić za postępy rebeliantów. I o dwa skoki mi opóźnili. I teraz będę mógł sobie zwiedzić dodatkowo jeszcze te planety. Co bardzo mnie cieszy. Okej, okay, tutaj mamy starcie. Nie wiemy natomiast, kogo teraz mają. Nie mamy sensorów. Ale nie wiem, czy chcę, żebyśmy to wiedzieli. Możemy za to tutaj broń dywersyjną dać. I co ciekawe, załączymy sobie drona obronnego. Nie będziemy się teleportować, nie ma sensu. No większość i przed asteroidami jestem się w stanie teraz obronić, przed rakietami jestem w stanie się teraz obronić. Jedyne, przed czym nie jestem się w stanie teraz obronić, tak właściwie, to przed bombami. Ale mogę teraz zrobić taki myk. Ukryć się i Gatling będzie cały czas strzelał. Będzie cały czas strzelał i cały czas próbował zniszczyć to, co ma zniszczyć. Broń dywersyjną będę mógł sobie wyłączyć. Wcale nie stracę przez to tarczy. O, widzę, że dostałem od nich z rakiety. Nieskuteczne, nieskuteczne. Zniszczyłem im w końcu tarczę. Teraz mogę przerzucić się na broń. Oj. Aha, bo dron mi się wyłączył, tak? Aha, bo mi drona uszkodzili. No dobrze, trudno. Nie popatrzyłem. No to jest właśnie kolejna rzecz, na którą nie zwróciłem uwagi, że załączyłem baterię, a bateria, no niestety, że tak powiem, wyłączyła się. Byłem za bardzo zaaferowany tym, żeby niszczyć im kolejne układy po kolei, nie nacisnąłem pauzy. Odcinek i tak już pewnie tak długo trwa. No, trudno. Trzeba było za to zapłacić. Okej. Okay. Mamy tutaj skok jeszcze w takim razie. Z rozmów wynika, że dowódca eskadry chce odzyskać jakiś statek w stanie nienaruszonym. Zaoferuj. Dobra, zaproponuj, że teleportujesz się na ich statek. Okej. Okay. Po przeskanowaniu twojego statku dowódca eskadry kontaktuje się z tobą. Chyba możesz nam pomóc. Pewien łodr zwędził nam statek z bardzo ważnym ładunkiem, choć pewnie nie zdaje sobie sprawy, co ukradł. Odzyskaj ten statek, tylko go nie niszcz. Zgódź się odzyskać statek. Oznaczono cel misji na mapie. Tylko go nie niszcz. O, stąd mamy tylko jedno przejście.
Tylko go nie niszcz. No to będzie stosunkowo trudne, mi się wydaje. Albo nawet nie. Panowie. Od razu tutaj wchodzimy na, nie wiem, na system. Na system sterowania. Po prostu się ukryje, jak otworzą do mnie ogień, nie mają ani replikatora, ani leczenia, nic nie mają dosłownie. Gatlinga nawet nie widzę sensu, żeby go, szczerze powiedziawszy, używać. No okej, okay. Zajmuję statek i czekać na przybycie handlarzy. Gdy docierają na miejsce, przysyłają ci wiadomość. Dobra robota, ale byliśmy zobowiązani, gdybyście nikomu o tym nie wspominali. No spoko. Dostałem dość mocną broń, bo laser antystrukturalny dwójeczkę. No to jest dość ciekawe, tylko bym musiał walić nie po systemach, tylko po strukturach. Bo inaczej, musiałbym atakować ich tam, gdzie nie mają systemów. No jest to jakieś rozwiązanie, jak on się prezentuje tutaj. Ma wymagane zasilanie 3, więc mógłbym go naprzemiennie z tym stosować. No i co? Dwa razy większe obrażenie w przedziałach bez systemów. No i to jest super sprawa też. Okej, okay. Najpierw ulepszę to, co miałem już dawno temu ulepszyć, czyli to. Teraz będę mógł sobie na spokojnie załączyć działko jonowe. No i lecimy dalej. Tym razem już wyjście. Dobra, czym się specjalizujecie? Proponują ulepszenie podsystemu mostka za złom. Pewnie, że chcę mostek za złom. Zawsze to będzie nieco taniej. No i co? Lećmy do następnego sektora. A z mojej strony bardzo serdecznie chciałbym podziękować za kolejny odcinek. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!